Jeżeli pogoda jest jak kobieta, czyli zmienną, należy się przed tym w jakikolwiek sposób zabezpieczać. Wiadomo, na terenie miejskim ludzie stosują parasole, stosują jakieś tam kurtki z kapturami, stosują jakieś tam płaszcze przeciwdeszczowe. Jest 1001 sposobów ochrony przed deszczem. Jeżeli zaś chodzi o działalność outdoorową, tu jest troszeczkę gorzej. No wiadomo, można zastosować jakiś tam płaszcz przeciwdeszczowy jednorazowy, ale z kolei chodzenie w góry z parasolką nie za bardzo jest bezpieczne. Niepotrzebnie zawsze powiększamy swoją powierzchnię w razie uderzenia pioruna, czy też skracamy dystans, także nie jest to najrozsądniejsze rozwiązanie. Stosuje się oczywiście wiele różnych sposobów zabezpieczenia przed złą pogodą. Kurtki membranowe, jakieś kurtki wodoodporne, sztormiaki, nie sztormiaki. Jednak ja szukam pewnego takiego rozwiązania, które byłoby na tyle uniwersalne, żeby zarówno w mieście można było chronić się przed jakimś krótkim, mało dokuczliwym deszczykiem, żeby można było to samo zrobić gdzieś tam w terenie, gdzieś w górach, w lesie, nad jeziorem. Do tej pory takim sposobem zabezpieczania się przed złą pogodą i żeby można to było nosić w zasobniku EDC była u mnie peleryna armii holenderskiej, peleryna poncho. Czy był to dobry wybór, czy to był zły wybór, to okaże się już po czołówce w filmie, na który Was serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o krótką recenzję, krótki opis tego poncha, to za moment. Na razie tylko chciałem przedstawić Wam jego dane techniczne, jeżeli chodzi o rozmiary przed i po spakowaniu oraz parę zdjęć ze mną w roli głównej i owym ponczem. Pokażę Wam, jak ono prezentuje się na przeciętnym kowalskim wraz z plecakiem pod spodem, jak i bez plecaka. Jeżeli chodzi o edycowanie środków przeciwdeszczowych, to owo poncho nie jest moim pierwszym środkiem, który próbowałem zaadoptować do swoich potrzeb. Jednym z pierwszych była pałatka LWP, która po 20 sekundach noszenia została przeze mnie schowana głęboko do szafy i powiedziałem, że więcej tego szajsu nie wyciągnę. Drugim urządzeniem, drugim przyrządem do zabezpieczenia przeciwdeszczowego była peleryna Helicona, peleryna poncho. Niestety mimo swoich zalet, jakim jest mała waga oraz dobra kompresowalność, okazało się być za małe, że tak żartobliwie powiem, było to poncho z krótkim rękawem. Poszukałem, poszperałem, zastanowiłem się, co z tym fantem zrobić i mój wybór po kilku godzinach poszukiwania padł na poncho armii holenderskiej, które w internecie zbiera bardzo dobre opinie. W porównaniu z ponchem Helicona jest on po założeniu na delikwenta naprawdę dość spore. Jak widzicie, spokojnie zakrywa mi dłonie. Mam wzrostu 177 cm, więc no, spokojnie daję radę. Nawet dla osób, które są nieco wyższe, mają nieco większy rozstaw rąk, też powinny w miarę komfortowo z niego korzystać. Dodatkowym plusem jest to, że na krawędziach, tu postaram się tam zamieścić Wam jedną czy dwie fotografie, znajduje się mieszanina oczek oraz takich specjalnych, mocnych, solidnych nap. Napy są na tyle solidne, że wytrzymają wielokrotne zamykanie, otwieranie. Dodatkowo są jeszcze na tyle mocne, że powinny wytrzymać spokojnie spięcie ze sobą dwóch takich peleren, dwóch takich poncz i wykonanie z nich jakiegoś schronienia, namiocik, tarpik, tego
typu rzeczy. Nie będę ukrywał, że podgumowanie czy też warstwa wodoodporna w tym ponczu działa niestety za dobrze. To o tym też powiem pewnie za chwileczkę, czy to jest plus, czy to jest minus. W tej chwili po prostu po momencie noszenia go na sobie zaczynam czuć, że już pływam. Mimo tego, że specjalnie wybrałem się do lasu w porze, kiedy już nie ma takiego większego słońca, żebym się nie ugotował, no to jednak odczuwam dyskomfort z jego noszenia. Poncho ma, jak wspomniałem, już na krawędziach napy, także możemy je pozamykać i zrobić sobie taką bardziej kurtkę, bym powiedział. O, możemy sobie ją tutaj pospinać na krawędziach, dzięki czemu wiatr, nie wiatr, deszcz nie będzie nam blatywał tutaj do środka. W celu również zapewnienia w miarę komfortowego noszenia, żebyśmy nie musieli walczyć z wiatrem i czuć się jak żaglówka. Tutaj w środku mamy wbudowany taki sznureczek. Ten sznureczek zawiązujemy sobie na plecach. Ja postaram się Wam pokazać to na ponczu, nie pod ponczem, tak jak to powinno być. I dzięki temu mamy przymocowany przód do siebie. Nie musimy się martwić teoretycznie o to, że nam to ponczo zwieje. Niestety to rozwiązanie, jak dla mnie, jest troszeczkę poronione z jednego bardzo prostego powodu. W momencie, kiedy mamy na sobie większy plecak, próbujemy gdzieś tam się z tyłu zawiązać, czy też plecak jest bardziej wypchany, to ten sznurek jest za krótki. Po drugie, jeszcze na plecach sobie go zawiążecie, ale spróbujcie go sobie potem zawiązać na plecaku, który jest dość gruby. Oczywiście zawsze możemy próbować włożyć sznurki pod plecak, ale wtedy nie zawiążemy go dobrze. Dodatkowo jeszcze ryzykujemy, że w momencie, kiedy zaczniemy go zawiązywać, jakieś tam motylki, nie motylki, a nie będziemy widzieli, co się dzieje, to niestety może nam się poplątać, zasupłać ten sznurek i wtedy będziemy skazani na odcinanie go nożem, żeby szybko tą pelerynę ściągnąć. Myślę, że lepszym rozwiązaniem byłby dwie tasiemki wszyte z przodu, dwie tasiemki szyte z tyłu od wewnętrznej strony, zakończone klamerkami Fastex z możliwością ściągnięcia. Byłoby to na pewno lepsze, szybsze rozwiązanie, a nie zwiększyłoby specjalnie wagi tego poncza, które, nie będę ukrywał, nie jest zbyt lekkie. Mogę powiedzieć, że poncho nosi się w miarę mało komfortowo w momencie, kiedy pada deszczyk, nie pada deszczyk, dlatego że, tak jak wspomniałem przed chwileczką, ta warstwa wodoodporna nie oddycha, nie przepuszcza powietrza. Nie ma tutaj membrany, więc generalnie mamy tylko coś takiego jak sztormiak, czy też jakaś kurtka przeciwwodna dla żeglarzy, no co powoduje, że mały wysiłek, temperatura na dworzu nie musi być wcale jakaś tam wybitnie wysoka, może być chłodno, może padać deszcz, ale i tak chwilę się w tym ponczu przejdziemy i będziemy mokrzy bardziej od środka, od własnego potu, od pary, którą niestety nasz organizm wydziela, niż od zewnętrznego deszczu. Składanie i rozkładanie poncza odbywa się do kieszeni, która jest zintegrowana wraz z ponczem i znajduje się tutaj na wysokości, nie wiem, moich pośladków, od wewnętrznej strony. Nie wiem, czy będzie to widać. Jeżeli nie, to nie ma najmniejszego problemu. Dla spokojności i żeby pokazać Wam, jak wygląda cały proces pakowania tego poncza, zapraszam Was teraz wraz z kapslem do mnie, do mieszkania. W miarę szybko się udało, co nie, kapsel? Szybkie podsumowanie zalet i wad peleryny. Jeżeli chodzi o zalety, duża trwałość, duża powierzchnia ochronna, większa niż w analogicznych pelerynach, które miałem okazję do tej pory testować, m.in. Helicon Texa. Jeżeli chodzi o wady, jest ich niestety zdecydowanie więcej. I to zdecyduje właśnie o tym, że peleryna nie będzie już w tej chwili ze mną wędrować jako peleryna czy też ochrona w EDC. Trafi niestety na półkę, co oczywiście nie dyskwalifikuje jej całkowicie. Będę ją ze sobą zabierał na bardziej wymagające wypady, tam gdzie trzeba będzie, nie wiem, przygotować sobie jakieś obozowisko, zakryć się coś latarpem, czy ewentualnie rozcielić nawet na śniegu, w czym sprawdza się rewelacyjnie. Zaczynając od pierwszej wady,
bardzo mocno nie oddycha, co oznacza, że większy wysiłek fizyczny, czy nawet mniejszy w moim wypadku, bo pocę się straszliwie, powoduje, że jestem bardziej mokry od samej peleryny niż od deszczu. Druga sprawa jest taka, że jak każda peleryna, jeżeli źle zapięta, ewentualnie gdzieś dostanie się wiatr, zamienia się w żagiel, dlatego też dość niewygodnie się z nią chodzi w warunkach, no niestety, terenowych. O, jak widzicie teraz, właśnie coś takiego ma miejsce. Trzecia wada, dość duża po skompresowaniu, więc też ciężko znaleźć na niej miejsce w jakiejś nerce, w jakimś zasobniku, w jakiejś torbie. Niestety wymaga do przenoszenia już jakiejś większej kieszeni w plecaku. Następna sprawa, jak widzieliście na filmie, przy pomocy kapsla nakręconego, niestety też bardzo niewygodnie się ją składa, rozkłada, także tutaj trzeba też poświęcić na to troszeczkę czasu, zamiast po prostu chamsko wepchnąć do worka kompresyjnego i zapomnieć o tym, że trzeba się z nią coś tam namordować. No i jeszcze jedna bardzo ważna wada, o której też muszę wspomnieć, no to kaptur. Kaptur nie jest przeznaczony do użytku cywilnego. Dlaczego? Dlatego, że powinien go nosić żołnierz z hełmem na głowie. W przypadku, kiedy macie na sobie zwykłą czapkę, bejsbolówkę, nie macie w ogóle czapki, ten kaptur zamienia się po prostu w coś, co opada wam na twarz. I nic praktycznie nie widać, nie wiem też, czy nie słychać. Sprawy nie poprawiają ściągacze, które są tutaj. Jeżeli spróbujemy ten kaptur ścisnąć, to on praktycznie zjeżdża nam tutaj coraz bardziej i nie dość, że tracimy pole widzenia, to jeszcze, tak jak mówię, nie zyskujemy na tym, że kaptur trzyma się na głowie stabilnie. Nie daj Boże, jeżeli go troszeczkę nie dopasujecie i do środka dostanie się wiatr, znowu wiatr zrzuci go wam z głowy albo zarzuci go wam na oczy. Dlatego też powtarzam raz jeszcze, peleryna nie trafi w tej chwili do mojego zasobnika EDC, zostanie odłożona na specjalne przypadki, na wycieczki, na działalność outdoorową. Mogą się pod nią spokojnie zmieścić jeszcze żona z dzieckiem oprócz mnie, także też na takie sprawy się nadaje. Ale do codziennego EDC w tej chwili trafi coś, co znajduje się w tej paczce, ale o tym czymś będzie zupełnie inny film. Dziękuję serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że te parę uwag na temat peleryny Poncho Armii Holenderskiej pozwolą wam wybrać coś dla siebie. Albo to, albo zupełnie inne rozwiązanie.